Są pieniądze na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeszkoleni pracownicy centrów i klubów integracji społecznej lub warsztatów terapii zajęciowej. O pieniądze na szkolenia mogą ubiegać się także pracodawcy i pracownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Trzeci priorytet, wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, czyli technologie innowacyjne. Wiem, że na powiat ostrowiecki to również nowe przedsiębiorca, które doskonalą się właśnie w takich technologiach. W tym naborze Powiatowy Urząd Pracy ma do rozdysponowania 30 tysięcy złotych, po 10 tysięcy na każdy priorytet. To szkolenie ustawiczne powinno być skierowane przede wszystkim do pracodawców i pracowników, które do tej pory nie były objęte szkoleniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ze względu na to, że bardzo często powtarzają się te szkolenia, a pewnie są i tacy, którzy do tej pory z tej możliwości nie skorzystali. Ta forma aktywizacji osób bezrobotnych oraz merytoryczne wsparcie rynku pracy to kolejna taka pomoc udzielana za pośrednictwem Urzędu Pracy w Ostrowcu. W poprzednim naborze kwota była dużo wyższa, a ze szkoleń skorzystało więcej osób. W ramach tych środków w wysokości 526 300 zł ponad 250 osób, pracowników i pracodawców, otrzymało możliwość kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków startuje w poniedziałek 9 września i potrwa do środy 11 września do godziny 15.